Gdybym zapytał, kim lepiej jest być w życiu, owcą czy wilkiem, pewnie wielu odpowiedziałoby, że wilkiem. Wilk jest samodzielny, zaradny, silny, przebiegły. Owca zaś jest jego przeciwieństwem. Słaba, niezaradna, nie ma własnego zdania, zdaje się całkowicie na pasterza. Byciem wilkiem w życiu można się pochwalić. Byciem owcą niespecjalnie. Ale czy faktycznie lepiej jest być wilkiem? Zobaczmy. Ktoś ustawił potrzask, w który wpada wilk. Jest on zdany tylko na siebie. Nie wydostanie się z niego. Nie pomogą mu też inne wilki. Jego los jest przesądzony. Kiedy w potrzask wpadnie owca, pasterz przyjdzie jej z pomocą. Owca zostanie uratowana, a wilk zginie. Na tym prostym przykładzie widać, że ta biedna owieczka, słaba, niezaradna, jest w lepszej sytuacji od wilka, bo zdając się na pasterza, używa jego zdolności, jego inteligencji. Nie sprosta siłą wilkowi, ale z pasterzem sprosta. Nie sprosta zaradnością wilkowi, ale z pasterzem sprosta. Nie sprosta przebiegłością wilkowi, ale z pasterzem sprosta. Owca, zdając się na pasterza, używa jego inteligencji, jego siły, jego zaradności. Okazuje się, że owca przewyższa pod każdym względem wilka.